Wzorowa obywatelska postawa i odpowiedzialność zawsze zasługuje na wyrazy szczególnego szacunku, uznania oraz szczególne wyróżnienie. Tym razem takim zachowaniem wykazali się trzej mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, którzy minionego weekendu nie wahali się powiadomić nas o nietrzeźwych kierujących. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy nawet do 10 lat, jak i nawiązka w wysokości 5000 zł. Kara jest zaostrzona wobec kierujących, którzy byli uprzednio prawomocnie skazani za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi im wtedy kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nawiązka w kwocie nie mniejszej niż 10 tysięcy złotych. Natomiast przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.